i lecimy. Kolejna gra z MGSL-u. Sąsiedzi z piekła grudem. Gra, może nie tyle mojego dzieciństwa, ale gra, którą bardzo dobrze wspominam. Bardzo dobrze wspominam. Także lecimy. Przechodziłem ten tytuł tysiące razy, więc będzie dobrze, to przejdziesz raz. Szybciusieńko przejdziemy. Przejdziemy samouczki i lecimy dalej. A ja nie, czatu nie widzę. Boli mnie jedynie to, że wersja Steamowa jest jedynie po angielsku. Pyk. Wszyscy się rajają. Sąsiedzi najlepsi. DBZO, krzyczymy. Sąsiedzi. Albo nie. Let's go. Drugi samouczek. Szybko skończmy te samouczki i lecimy. Speedrun robimy. Speedrun, robimy speedrun. Uwaga. Dobra, go, szybciusieńko. Ładnie. What the fuck? Co jest Dezen? Co się Dezen stało? Najlepszym grę tego E3 zostało Super Mario Odyssey? LOL. Nintendo kupuje wszystko. Nikt nie lubi Nintendo. O, biedny piesek, ale ten piesek żyje. I to wyciszenie muzyki. Nagle chłódeczka znikła. Dobra, gryba się, idź. Przejdźmy te samouczki i przejdźmy do normalnej gry. Go. Good job. Dobra. Samouczek przeszliśmy, lecimy z pierwszym sezonem. Spróbuję dzisiaj wszystko przejść, nie wiem na ile to jest możliwe, ale... Czyli gościu będzie... Aha, dobra, wiem jak będzie gościu chodził. Dobra. Tutaj podłożymy... Tutaj zniszczymy to, poduszeczka... Jajko... Dobra. Albo nie. Przytrzymamy typa tutaj. Z lornetką. Podglądacz. Świnia. Gorzej niż rezen. Jajko najlepsze. Jajko nieśmiertelne. Idź, panie sąsiad. Ale proszę bez sejty. Oj tam, bez sejty. Mm.
Głupi śmieć. Telewizora mu zepsuło. Kokardkę. Ale kurde, Woody musi być koksem, skoro udało mu się te stalowe anteny tak zaplątać. Szacunek. GG 100%! Dziękuję, dobranoc. Nagrał dla was Woody Woodpecker and Wozga Woga Woga Woga. Great. TV Afternoon, let's go. A gdzie było, halo, gdzie jest ta misja z Charlotką, to ta? Nie, mamy piwo. No bierz to, bierz to. Dobra. Zostawiam mu kibla. To już wiem, jak to zrobimy. Wiem, że jak to zrobimy. I piwo na przeczyszczenie. Najlepsze. Dobra. Teraz słuchamy się w szafie, jak on będzie żygał. O fuck. Chyba za wcześnie dałem jajko. Chyba za wcześnie dałem jajko. Za wcześnie dałem jajko jednak. Dobra, tu nie będzie 100%. Źle to zrobiłem. Ale dobra, kij. Nie chodzi tu o robienie największych wyników. No właśnie. Zabawa z tym czasem jest najdłuższa. Dobra, nie będzie tu szedł. Dobra, w złej kolejności to zrobiłem, ale dobra. Ważne, żeby przejść. No i na sam koniec chłopak. Trzeba było tyle nie żyć, Grubasie. Trzeba było tyle nie żyć. Czyli 3% mi zabrakło do setki. Birthday surprise. Zrobię ci takie urodziny, że będziesz błagał, żebyś już więcej urodziny miał. Urodzinki. Aha, dobra, on będzie jeszcze do tej. Dobra, pamiętam. On będzie chodził do skrzynki. Brakuje mi troszeczkę, czekaj. Właśnie. Będzie trzeba zrobić. Tutaj teraz zrobimy taką masakrę. I on będzie biegnął apteczki. Czyli to wszystko tu założymy. Więc zacznijmy od kuchni. Albo nie. Chyba zacznijmy od tego, żeby było jednak dłuższy. Dobra, wiemy, że jak to zrobimy.
Pójdzie, podłożymy szybko tutaj i tutaj te dwie rzeczy. Jak on będzie się bawił z bombką, zlecimy, podłożymy pułapkę. Dobra. Easy. I będzie 100%, może. Świetne rodziny, typu. Świetne rodziny. I kupiłem sobie trochę czasu. Dobra, dobra. I GG, well played. I 100% tylko będzie. 100% na easy. Głupi grubas. A chwila, przecież ja też jestem gruby. Dezon też jest gruby. Siedem nie ma w gier. Jest co jest, ale jest kilka różnych gier z nazwą Neighbors from Hell. Nie wiedziałem, kim ją wybrać, a chciałem każdej po kolei sprawdzać, nie? Także już kill. Dobra, damy retro i będzie retro. Ale to jest w sumie popularniejsze niż poszczególne gry. Dobra, GG, pójdę. A także tak, ten pierwszy sezon jest najłatwiejszy. Pierwszy sezon jest najłatwiejszy. Jaja się zaczynają w trzecim. Trzeci sezon jest o wiele trudniejszy. Ale nie, że niewykonalny. Kto powiedział, że jest gruby? Wszyscy! Wszyscy! No, kibel? No i kto jeszcze powiedział? Pączkalnia! Ty masz pączkalnię! Dlatego chodzisz codziennie o tej pączkalni, że leży ci dupa rośnie. Ja też chcę pączkalnię. O kurde. Będzie szalotka i czyszczonko. Dobra. Tutaj prawdopodobnie nie będzie setki. Oj, będzie to trzeba zrobić. Spokojnie, nie jem pączków. 2,50 to pączka mają. Standardowo. Bardziej za dobre pączki. Jakieś słabe info mają. Na pewno? Trzeba by na pewno? Dobra, halo. Wydawało mi się, że gdzieś pustą butelkę można dostać. Jaki? Jeszcze jajeczko podłożymy. A stój, 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 stój. A to może to nie był bad time? Głupi grybas. To może bad time był gdzieś indziej? Dobra, GG. Może nawet będzie 100%. Halo, szybko, gotuj się, halo. No kurde, za długo ta się szarlotka gotuje. Czyli chyba... nie. Tu się da zrobić 100%, tylko że no... Ach, ki. Bierze mam za 60 groszy. No ale jest różnica pomiędzy biedionką, a taką pączką z pączkalni, no. Pączki z pączkalni jak najlepsze są, zawsze najlepsze. Dobra, panie grubas. Trzeba cię zniszczyć. No i kręgosłup mu zepsuliśmy, jesteśmy mordercami. Psychopatycznymi mordercami. Demonami. Niech zgadnę, demon teraz gra w Lola. Tak? Śmieć, kurwa. Ale suba to już nie da.
Ja nie wiem, czy z oboczków to mam wyjebane co do smaku. Myjciu, myjciu, myjciu. My tu na easy można by zrobić 100%. Wiem już jak, ale dobra, nie ma co. Demona nie ma na koncie. Aaa, czyli dostał nagrodę za granie w ogóle. To się chwali. Iśmiemy dalej, 15 minut, a ja prawie pierwszy sezon skończyłem. Nice! Jak tak dalej pójdzie, to ja to w godzinę przejdę. Czyli domyślam się, że do kibla nie będzie chodził. Ale kwiatuszka pójdzie wąchać, tak? Tak. Nie trzeba telefon zabrać. Jak pójdzie po to, to zadzwonimy. Podmienimy piłeczkę. Ale nie, 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 nie. Chyba za wcześnie zrobimy. Bo jeśli będzie ser. A jednak jest ser. Dobra, bierzemy telefon i zrobimy to, o czym mówiłem. No w sumie możemy już teraz chyba. Wiem na ile to się uda. Dobra, niuchaj kwiatuszka. I zajmiemy się dołem. Easy. A może i się udało? Dobra. Jakie łombo kombo będzie, jakie łombo kombo. Gdzie odbierz telefon? Dobra, dobry grywas. Piłeczka. I GG. I GG. Ja się wpływę na tą piłeczkę. Pójdzie obzwać portret, się dostuje. Dobra, mamy 100%. Jakimś cudem udało się 100% zrobić. A to jestem nie tak mądry. Rzucaj tym tą piłę. Jakie to było złe. Dobra. Szybko, 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 szybko. Chyba wszystko zabiłem. No, GG, 100%. Udało się. Udało się. I kibelek. To sam koniec. O, jak nie ma 100%? Halo. Powinno być 100%. Jak to nie ma 100%? No 100% na 100%. Lol. I bath time. Misja, której szczerze nienawidzę. A przynajmniej kiedyś nienawidziłem. Nie pamiętam za co, nie pamiętam dlaczego.
Ale domyślam się, że sobie przypomnę. Nie wiem, gdzie on pójdzie. On pójdzie do kuchni, czy... Kulki je. Dobra, budyń sobie je. Dobra. A, to się tu połączy. Dobra. Da się tu zrobić. Spoko, spoko. Cofamy się. Fuck! Fuck! Zapomniałem, że to jest... Zapomniałem, że to jest chwilka moment, że tego tam wchodzi. Zapomniałem, że to jest chwila moment. Ajajaj. Głupi sąsiad wybas. Pójdziemy tam później. No żyj ten budyń. Chłopie, ty robisz ten budyń, ale go nie żyjesz? To po co ci ten budyń? Składujesz go gdzieś? To taki rybas. Go, 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 idź, idź grybas już. Kurde, straciłem czas. Nie zdążę chyba. No, nie zdążę. Fuck, nie wziąłem z tego. Cholera, nie wziąłem zapteczki. Dobra, nie będzie 100%. Źle to zrobiłem. Jesteś w brzęku? Zawsze miło, że jesteś znany. Nice. Dobra, zajmij się tym. Szybko cię tu okradnę. Kuleczki. Dobra, i co tu jeszcze mamy? Kuleczki, ha, dobra. Tutaj widzę, na chwilę cię przytrzyma. Dobra. No, nie będzie 100%. Na 100% nie będzie 100%. Co najwyżej 96% wydaje mi się. A wy 97% nie będzie. A dobra. Teraz wystarczy, że sąsiadu. Ja nie pawi tutaj kąpiel. Podłożymy mu tubę. Ale obawiam się, że jak zje te cukierki, to polecie razu do kibla. No zobaczymy, zobaczymy. No zobaczymy. Nie zapowiada się tu dobrze, wiadomo mówiąc. Uspokoił się już.
Dobra. Do kuchni leci, szlak do kuchni leci. Tu, łazienki. O, no dobra, no i teraz musimy po prostu czekać. Stówki na pewno nie będziemy mieć. Nawet boję się, że 90 nie będziemy mieć teraz. W złej to kolejności wszystko zrobiliśmy. W złej kolejności. No niestety. No i kąpiel, no i finito. Tylko jeszcze jednego pianka musimy mu zrobić. Jeszcze jednego pianka, halo. Tam, pom. Yeti! GG, 88%, słabo. Słabo. Jej, dostałem srebrnego sąsiada. Lecimy z drugim sezonem. Ej, jak tak dalej będzie szło, to on by to skończył być godzinę. Lul. Dobra, zobaczmy. Tu mamy tą biedną papugę. Banan. Taki cyn, to tego się nie dostaniemy. To będzie trzeba dać, dobra. Dobra, szybciusieńko. Dwa sezony, 26 minut. Mówię, speedrun robimy. Speedrun dzisiaj robimy. Na easy. No weź to, weź to, kurde typu. Chyba nam ma... Ajajaj, nie będzie stówek. Nie do kibla. Nie do kibla, nie do kibla idziesz. Dobra, zajmiemy się tym, a później dołem. No ale trzeba powiedzieć, że to ma artystyczne zacięcie. Posągi robi, garnki, nawet pięknie maluje. Ma talent. Trzeba przyznać, że Grybas ma talent. Sadysta. Ło! Ło! Co to? O, to... dlaczego to kliknąłem? Co ja zrobiłem? Dużo mnie zrobił. Dużo mu czynił. Czymże mnie zawinił. Dobra. Zaczynamy od skórki. Weźmiemy skórkę, lecimy na dół. Lulululu. Ty, ale po co? Aha, dobra. Pineski będą na krzesełko. No co to za place, jak jakiś gierz lolo? Dobra. Dobra, pioszeczek bierzemy. A czekamy, aż sąsiad zrobi sobie rundkę. Później na dół zajmiemy się wszystkim i GG. On co za place, jak jakiś gierz lolo?
jak demon. Ale nie wyzywaj pan. Niektórzy są lepsi. Ja z niej wychodzę za wcześnie, nie wychodzę za wcześnie. Teraz. Pyk. No to, to. Śmieszki heszki. Niech pan sąsiad sobie już pójdzie stąd. Panie sąsiad, idź pan stąd. Dobra, raz, dwa, trzy pianki, cztery, pięć. Przecież da się z tym tu... Kurde, halo, myszko, jeszcze dalej. What the fuck? No z tym coś się dało zrobić. Dlaczego się nie zabijałem? Wszystko zabijałem. Aha, dobra, bez tego. Wszystko chyba. Mamy wszystkie pianki zrobione. Nice one. Cześć, może narzędzie thinking? No cześć. Trzymajki, halo, co tam? Sąsiedzi, a no sąsiedzi. Widzę, że nie tylko to jest... nie tylko moja to jest gra. Dzieciństwo. Dobrze wspomina, bardzo dobrze wspomina ten tytuł. On siedzi, to była dobra gra. Bang, bang, bang. Wozgan spinduje, chce w godzinę przejść. No. Jak się może śtej, to może się to udać w godzinę przejść. Lul. Zobaczymy. Nie mówię, że nie. Już zaczęliśmy drugi sezon. A pół godziny nie minęło. Dobra, 97, spoko. Lecimy. Nie no, jak dziś nic, co dzisiaj skończymy. Jeden z tyłu myszek i wszystkie odcinki sąsiadów skończone. O Jezu! Chyba stójcie. Kawa. Ziemia. Dobra. O, apteczka zamyka. Mądrze, mądrze. Jak otoczyłeś się 8 minut, a to się nie uda. To się w 60 tyle się nie uda. 6, no ale no cóż. Aaaa, po co przerywam? O, jeszcze pideski tu są. Dobra. To już wiem, jak to zrobimy. Tutaj typa opóźnimy. Ziemia. Kurde, no... Zapominam, że jak kliknę, to przerywa.
Bo teraz będę jeszcze do kuchni, to go tu opuścimy. Dobra, spoko, spoko, spoko. Panie sąsiad, idź pan w dół. Szybciusieńko! My to speedrunujemy, mamy jeszcze 13 minut na przejście tej gry. Dobra, wywalił się na głupi pysk. Głupi sobie Rio zwalił. Dokładnie. Grubas. Za prank, bro. A tylko prank. Dodałem ci do kawy ziemię. To tylko prank. Szopkę do butów dałem ci jako szoteczkę. To tylko prank. O rany, są tak wredne pranki. A jakby nie patrzeć, to jest troszkę biedny sąsiad. Biedaczek. No może jest gburem. Może jest śmieciem, grubasem. No ale mimo wszystko. Ale mimo wszystko on też ma swoje uczucia. I mimo wszystko takie znęcanie się nad grubasem no nie jest najlepsze. Gul, gul, gul. Dobra kawa, nie zła. Dobre. Czyli to będzie już prawie finish. Już będzie prawie finish. Jeszcze 3 pranki zostały. 3 pranki. Czekoladka. Przyznaj się, tak naprawdę to gra o was i pokazuje, co ci ten, za pranki robi. Kurde, wydało się. Wydało się. No i jeszcze tu ci tujemy roślinkę i koniec. Nice. Dzięki za followa, fan sucker. Dzięki. Dobra, zostały nam jeszcze 6 misji. 6 misji. W ciągu jednego streama przejść tam grę. Miodzio. Ojej, ktoś randa płynął do konewki. Ojej, ojej. Dobra, zostało 6 misji. I teraz zagramy dwie z moich ulubionych misji. Jeszcze może nie z ulubionych, ale dwie z moich ulubionych. Tutaj jedna, bo mamy taką fajną świniaczkę. Takiego ładnego dezenka. A następna misja pokaże, co się stało tym dezenkiem. A co tu mamy? A grubas tu śpi. O Jezu, to będzie ciężko cokolwiek zrobić. Ulala, to będzie ciężko. To będzie, ta misja będzie ciężka. My trzeba za dużo rzeczy zrobić na raz. Najgorsze, że będzie trzeba się przekradnąć, jak on śpi. Brak rakersy.
Nitrogliceryna. Nitrogliceryna, ulala. I kaktus. Dobra. Kaktusa możemy już podłożyć. Dobra, zapieprzyłem mu kluczy, jak pójdzie spać. O kurde, powinienem pineski dać. No ale dobra, później się tym zajmiemy. O, fajnie jest pospać jak w ciągu dnia. Szybko, 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 szybko! Dobra, udało się. Budzik może dzwonić, budzik dzwoni pan. Szybko! O której B1? Mówię, zobaczy się, mówię, zobaczy się. W pierwszej kolejności musimy przejść u sąsiadów. Myślę, że jeszcze z pół godzinki będziemy mieć to z głowy. Zaczniemy Titanfalla, więc nie wiem, 22 mniej więcej. Okaże się jeszcze. Wystaw małego chemika. Dobra. Jak będziesz chciał grać razem, to mi na przeszkodzie. No dobra. Biedny świniaszek. Biedny pan Chlum Chlum. Look at the people in the hehehe. W złej kolejności to zrobiłem. W złej kolejności powinienem pineski od razu zrobić. Dobra, trudno. Nie będzie 100%, nie będzie 94%. No ale... Nie można mieć wszystkiego. Znaczy można, jak się postarać. A ja się nie postarałem. A ja się niestety nie postarałem. W ogóle ludziska, dzisiaj dziwna sprawa. Netflix nie działa. Jano, chcę się, budzę się, odpalam Netflixa, chcę sobie coś obejrzeć. No kurde, się nie załaduję, myślę, że to jest siecią. Dobra, więc uruchamiam sobie Netflixa na PS4. Kurde, no jakiś błąd. No i zjebało się coś. Patrzę kilka godzin później, działa. Odświeżam, nie działa. Netflixa nam zepsuli, halo. Jak ktoś wejdzie teraz, zobaczy, czy Netflixy działają. Bo ja bym sobie jakiegoś seriala chciał obejrzeć. Nie po to płacę 33 zł miesięcznie, żeby no... Nie móc oglądać dziwnych seriali na Netflixie. To nie działa, czyli musi już działać. Ale nie, rano nie działał, popołudniem też nie działał. Nieważne gdzie to patrzyłem. Nie ma to jak począsać nitrogliceryną. It's a prank room. It's only prank. O, 97%. Nice. Ale więcej niż się spodziewałem. Siema sąsiad. Jedna z moich ulubionych, jednocześnie najsmutniejszych misji. Oto co stało się z panem Krum Krum. Potwór. Sąsiad to potwór.
No cóż, trzeba przyznać, że dobrze wykorzystał pana Hyum Hyum. Co mogę z tej kamień zrobić? Z tej kamień wiem, że coś chyba można zrobić, ale... A może nie? Dobra. Już na kolejności zbierzmy wszystko. Wiem, że Shadow Moon, nabiłem sobie combo 285. To nice. Kurde, no jest ciężko, ciężko. Powinienem go tam zatrzymać. Powinienem go tam zatrzymać. Ulalalala, dobra. Coś wykombinujemy. Najpierw to będzie trzeba zabijać. Dobra. Nie ma nic. Chyba jeden trzeba było. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak, sześć pianków. Czyli dobra, nic więcej nie trzeba. Tutaj sobie kupię troszkę czasu. Nice. It's a trap. Był dzielek mu płynie. Pan Klum Klum się przypala. Chyba są gorsze od niego. No i tyle z pana Klum Klum. No i Jasinkę zabiłeś, typu. Ty psychopat trzy morderco, ty wszystko zabijasz. Pana Klum Kluma zabiłeś, zabiłeś aż roślinę. Ale takiego strejka to bym sobie zabrał. Chyba pobiorę sobie znowu jasta. Po co jasta? Chyba sobie już lepiej, nie wiem, ściągnąć paba. Dobry winko nie jest złe. No i nice one, 97%. O, złotego dostałem sąsiada. Nice. Dobra, jeszcze trzy odcinki. Nice. Wielkie pianie robimy, co? No dobra, tu mamy wino czy coś, tu mamy nożyce. Popioły. Chyba, że na górę coś tu da. Mam tutaj to. Czyli tutaj nic nie zrobimy. Jak sobie sąsiad pranie zrobi.
Ja przestałem grać w Rasta od kiedy dostałem czarną murzynkę. Halo, powinni pozwolić robić postacie. Chciałem postać sobie stworzyć, ale nie mogę. Dlatego ta gra jest słaba. It's a prank, bro. It's only a prank. O Jezus, Mary, o Jezus, o Jezus. Trzeba bojek się zepsuć. Będzie ciężko. A, tu jeszcze ziemia jest, dobra. Prank, poraziłem go prądem. Gościu powiedział na intensywną terapię. I to nie prank. To nie prank, bro. A, właśnie, to był tu. Bo to się z tym dawało, pamiętam. Dobra. Kurde, nie pamiętam, prawdopodobnie pamiętam, co tu powinno się zrobić. Co tu powinniśmy zrobić. Wiem, że jak pójdzie tutaj, będę musiał mieć chwilkę, żeby podłożyć żarcie dla ptaków. Że z żelazkiem się pobawię. Tu ziemia, aha, ziemia, nie, coś z ziemią mam zrobić. Nie pamiętam. Wow! Chowaj się pod łóżkiem, gościu. Nie widziałem dziś w DB, to dobrze, to bardzo dobrze o tobie świadczy. Mądrzejesz, chłopie. W końcu zmądrzałeś. Trzeba przyznać, że te gacie mu szybko schną. Bo ja wiem, Mordor jest w Mordorze. Bardzo dobrze. To się chwali. Co mam z tą siłą zrobić? Ej, serio, co mam z tą siłą zrobić? Nie wiem, ale myślę, że muszę tutaj dać czy coś. No i nic innego nie wymyślę. Ej, no serio, co ja mam zrobić z tym? Co ja powinienem zrobić? Aha, dobra, na dywan mam dać. Na dywan, dobra, pamiętam. Bo jakoś trzeba zmusić typa, żeby odkurzacz użył. Dobra, tak szybciej zauważysz, że... Nakrzyż na pieska, tu masz... O, właśnie, od razu zaczynasz odkurzać. Nice. No, idziesz ty. Nie wszystko stracone, nie wszystko było stracone. Jeszcze 3 odcinki, ludzisko, jeszcze 3 odcinki skończymy. Może to nie będzie speedrun wszechczasów, ale...
A, sąsiad zaczął o siebie ćwiczyć. Sąsiad zaczął o siebie dbać. To się chwali. Stawię dy. Tutaj nic nie ma. Nie wiem w sumie gdzie teraz iść, ale chyba do kuchni. W sumie tak ja się powinna nazwać jebać swym chwilę. No. To się jest. Takie śmieszki. Wypnijmy sąsiada przez okno. Będzie śmiesznie, będzie zabawnie. Na pewno nie zginie. No to śmieszki ty, przecież są tylko śmieszki. To jest prank, bro. It's prank. Nie, jak? To prank, ktoś wyżyje. To tylko prank, bro. O ja, no i chyba to tak było. Tu damy, żeby typa powkurzać. Stój typu. Cześć psiaku. Albo ten bęben się trzęsie. Takie pranki sobie robię. Dobry prank nie jest zły. Skończył się dwa razy, już zaspał. Zaspał. Ej, chyba wszystko zrobiłem. No, dobra. Głupi grubas. No teraz możemy tylko obserwować, jak grubas ginie. Dobra, sterydy już były. Nemo troszkę urósł. Na czacie się 10 osób, pokazuje 3 oglądające. Lol. Bang, skacz małpko. Bang. Dobrze, głupi grubasowi. Ale w sumie to racja, 10 osób na czacie widzę i 4 widzów. W sumie tak, Pursona nie liczy, tego Fragmenta całego nie liczy, Lutonego też nie liczy, więc 3 już nie ma. Ale wszystko, gdzie jest pozostałych 3 widzów. Halo, dobra. Raz, dwa. Ja jeszcze 5 pianków. Jeszcze 5 pianków zostało. Nie zdąży, to no nie zdąży. Nie będzie w nerwach. Ja
Dobra, tutaj będzie miał kolejne trzy pranki, tu czwarty. No a dobra, spoko. Drugi grubas. Tutaj go się pojawi. To tylko prank, to tylko prank. Jezu, ale jak ktoś mi takiego zrobił, to bym zabił tego typa. Sąsiadowie nie dziwią, jaki on jest wkurzony na tego gościa. Gościu chce za siebie się zabrać, chce sobie poćwiczyć, schudnąć, ale nie. Przyjdzie taki głupi, rudy... ...ruda menda... ...i zniszczy całe życie. Będzie go próbowała zabić. A tam nie chce nic mówić, ale ten Woody jest powiększony. Ale on ma problemy z psychiką. To jest psychopata, powinien go zamknąć już dawno. Ale go powiedział, skoro ma klapki gumowe. A co jeśli to nie są klapki gumowe, a to są, wiesz, takie papucie zwykłe. Takie papucie, wiesz, zwykłe takie. O, siema sąsiad, chciałem cię kilka razy zabić. Śmieszkowałem z całą siłę troszkę. Mam nadzieję, że nie masz mi tego za złe. O, ja nie pamiętam w ogóle, co tu trzeba zrobić. Pewnie dostaniemy się kilka razy. Będzie teraz jeździł swoim sztylem. O Jezus, jak to zrobić? Jak to zrobić? Tutaj nie mam pomysłu. Na dole go pojazimy, jak zakręcimy ten zawój. Tutaj zmienimy bezpiecznik, jak będzie, jak pójdzie to robić. Cokolwiek chce tam zrobić. Pusto. Aha, kaloryfer jak będzie też, dobra. Trzeba zapamiętać. To tylko prank, to tylko prank. Zdążę, zdążę, dobra. O Jezus, czasem. Aha, dobra, wiem co z tym zrobię. On teraz pójdzie się bawić z tymi. A ja bezpiecznik mu włączę. Dobra. Mam plan. Hehehehe. Głupi grubas. Dobra, to zrobimy. Teraz od razu. To czego było? Ha, water! Z hitem, to jest ważniejsze. Dobra. Dostał? Dostał. Spoko, spoko, spoko. To już jakoś to ogarniemy, Dasz krzesełko zrobi? O rany. O rany. Zapomnieliśmy zrobić ważne, czegoś ważnego. No
zapomnieliśmy próby zabicia sąsiada prądem. No, pianki wszystkie będą z tego co widzę. Ale z procentami będzie o wiele gorzej. I znowu dzieciaki, no wiesz co. Znowu wiesz, dzieciaki wytmić. Halo, Shadow. Hello. Hey, hi, hello. What is this game? It's Neighbors from Hell. Game of my... just good game. In this game you are... make pranks to your neighbor. For example, like this. It's only a prank, bro. Please calm down. It's prank. It's nothing happened. I didn't want you to kill you. Nobody is hurt while making game. While was making game. Shoot to Wolfgang, shoot to it. Exactly, my friend. Exactly. Pranks. Pranks everywhere. Dobra, idź sobie do kibelka. Jak wypieprzy tutaj i zniszczy swój głupi ryj, to pójdziemy odkręcić mu wodę. W tym właśnie momencie. Thanks for following. Thanks for following, Shadow. Zakręcaj wodę. No. Good game, well played. Nice one. I ostatnie. Ale jaja. Poczekajcie, muszę znowu zrobić malutką przerwę. Malutka przerwa i wrócę za chwilę. O Jezu. Chwilkę.
dobra, jestem, żartowałem.
O Jezu. O Jezu. O Jezu. O Jezu. O, i mikrofon był cały czas włączony? O Jezu. Ale dobra, wróciłem. Halo, halo, witam was ponownie. Czekajcie, co tam pisaliście? Jezu, dużo pisaliście. Prawdę mówiąc, nie będę tego czytał wszystkiego. Ale jestem naprawdę zmęczony. Jestem padnięty. Żeby to jakoś wszystko wytłumaczyć, dlaczego mi tak nie było. Wszystko jest skupione wokół tego, co powiedziałem na samym początku. Mój ponad 10-letni piesek w ostatnim czasie zaczął, cóż, nie wiem, szaleć, tak to powiedzmy. No powiedzmy, że zachorywał mocno. No jakąś godzinkę, półtorej godzinki temu pojechał do weterynarza i okazało się, że miał guza mózgu. Miał guza mózgu, którego nie dało się wyleczyć za żaden sposób. Nie by było lekarstwa, które tą chorobę złagodziły, ale jedno użycie tego lekarstwa kosztowało 1000 zł. No więc musieliśmy uśpić pieska. Pieski został uśpiony. No i właśnie przez ten ostatni czas, nie wiem ile mi było, ale powiedzmy chyba godzinkę, przez tą ostatnią godzinkę mniej więcej kopaliśmy mu grób. Razem z ojcem kopaliśmy mu grób, go właśnie zakopaliśmy. No i tyle w skrócie, tak to wszystko wyglądało. To jest smutne. 10 lat z tym pieskiem przeżyłem. No ale lepsze było uśpienie go niż pozwalanie mu, żeby się męczył jeszcze. To i tak był stary piesek, więc no szkoda go. Prawdę mówiąc, nie wiem, czy będę miał siły dalej grać. O tym wszystkim nie wiem, czy będę miał... Wyrazy współczucia. Dzięki. Prawdę mówiąc, nie wiem, czy będę miał więcej razy, nie wiem, siły, żeby grać dalej. Także po prostu przejdziemy tą misję do końca, przejdziemy sąsiad do końca i kończymy na dzisiaj. Bo nie mam ani humoru, ani sił, żeby jechać dalej. Będziemy się dopiero widzieć jutro. Nie musimy, lekko będzie, a niech będzie. Jestem wyczerpany. Dobra, także kontynuujemy. Gramy ostatnią misję i kończymy. Kończymy sąsiadów. Za mnie głowa boli od tego wszystkiego. Do tego mają łopatą. Poczekajcie, ciszę cały dźwięk. Ciszę komputer, ciszę całą grę, bo mnie głowa boli jak diabli. Siemali. Dostaliśmy suby. O, super. Były jakieś suby? Ktoś przysłał nam coś? Nie? Smutno. Ale dobra, przynajmniej jedna dzisiaj dobra wiadomość. Mój Boże, co oj? Nigdy nie słyszałem do tego etapu. Serio? Szytens. Za trudne wtedy było. A no w sumie jakby nie... O Jezu, idzie się to! Szybko, dobra. No, skończmy to szybciusieńko. I kończmy. Nie jestem naprawdę. Nie mam ani siły, ani humoru, żeby grać dalej. Dzisiejszy dzień był za ciężki. Na cokolwiek.
Aha, dobra, pamiętam, co tu muszę zrobić. Chyba, nie zależy mi jakoś specjalnie na dobie wyniku, więc po prostu to przejdziemy. Właśnie. O fuck. Dobra, dzisiaj. Nie wiesz na tego, ale jak to suby? No suby, to tyle w tej, bo to czyli szczytowane jest na suby technicznie. Channel subscription właśnie include zero emoticons, subscribe match, konsumer na stronę TFS i na wieciu. Po angielsku ty głupi niedowolały mały. Więc jeszcze tego nie ma, czy suby są? Suby są. O Jezus, chwila, nie pamiętam, czy w kiblu coś było. Burza mózgów, jaką chcecie moty na subę. Jakąś fajną. Dobra, coś tam wymyślimy, coś wymyślimy, chyba że... Może wtedy to widzowie będą musieli wybrać coś cokolwiek. A właśnie, jak skończę, to chcę sobie coś postreamować. Bo ja już dzisiaj nie streamuję, naprawdę, i nie mam ani humoru, ani siły, żeby wiedzieć cokolwiek. Właśnie to wróciłem z zakupywania mojego biednego, ukochanego, 10-letniego pieska, więc naprawdę. Byle to zakończyć z obowiązku. I koniec. Nie, ja mutuję dzisiaj. No dobra, dobra. Mutkę zgrałem, jedną zgrzeję bajtek. A to byłoby dobre, ale jak chcę teraz być mutkońcem? Halo. Dlaczego to nie coś ciągle ty nam mutkońcem? Ty jesteś na ZG hej, ZG wszystko. Dlaczego ja nie mam? Dlaczego nie ma ZG psychola? Dlaczego nie ma ZG psychola? Halo, to jest nieuczciwe. Tylko ZG na ikonkę. Dlaczego ty nie masz, bo sobie nie robisz? Bo nie wiem jak co robić. Bo nie wiem jak co robić. Jest tylko ZG Luz. Mamy tak, gunpowder. Suby są, suby. Nie jestem twoim przejuchem. To powiedz mi jak się robi. Powiedz jak zrobić emotikonkę. Powiedz jak zrobić emotikonkę, to zrobię emotikonkę. Tak, piesek już nie zasnął. Jak miło, polam kanale Retro. Halo, witam cię, Iglul. Halo. Tego pół mnie gardło tak boli, tak mnie dusi. Ulala. Jeszcze i spać. Jeszcze 8 pianków mam do zrobienia. O fuck. Balonik później, jak będzie szedł na dół. Chciałem się przypomnieć, co tu było do zmiany. Polska na Tindal jest na PS Plus Next. Jest? O kurde. A właśnie chciałem Aldindal kupić. A to i tak będę kupował na lipiec PS Plus. Czy od lipca będę kupował... będę kupował od lipca na cały rok. Ale super, jak Until Dawn jest... Kurde, to idealnie. Zamierzałem właśnie Until Dawn kupić.
więc będzie super, więc super się składa. Aha, dole, to są jakieś medale. Okej, będzie teraz polewał te medale, więc się tutaj zrejdżuje. Balonik. Jeszcze gra Eternal Telltale, ale pełny ten? Ale pełny sezon? Dobra, do czego gunpowder potrzebuję? Wiem, do czego potrzebuję whisky czy naboje tutaj. Wiem, do czego buź potrzebuję. A do czego proch? Aha, do fajki! A fajka jest... A, tutaj. Dobra. To otworzy sąsiad. Szybko, do faji. Buś. Ogarnij to. Wszystko zrobione. Ale mnie łapa boli od tej łopaty. Pełny. I jeszcze jakaś gierka typowo imprezowa. Ja tylko czekam na cały Battlefront 2. Multi będzie, uwaga, grywalne, skąd słyszałem, jaki system ma być. Użyję jak każda gra multi od niej. Ej, ej, Dezen. Dezen. Battlefield. Battlefield jest grą od jej. I nadal żyje. I ma się dobrze. Więc nie każda gra multi. Ale BF to jest wiadomo. BF to jest... BF! Jest super, nie? Zabierz się trochę za... I dobrze widzisz, jak było z Battlefrontem Ringą. No z Battlefrontem Ringą to prawda. O chuj, wyjdziemy. No wyjdziemy, wyjdziemy Demciu po ciężkiej godzinie kopania grobu dla mojego kochanego pieska. Ach, nie mów, zimę lekko będzie. To budowy piesek. Suby są. 19 kagiaczy na multi. To jest dużo, jak dla mnie. Hmm? 19 graczy. O, o, o. 19k to jak dla mnie dużo. O, fakt. To co, kupujecie nam suby? Pieniążki będą? Nie wiem, wiem czy w sumie sam nie wiem, jak dostaliśmy suby. I właśnie, jak się kurde lubię motki? No co, ja zrobiłem motkę. No i co mu ten plusik. Dobra, jeszcze kręgaczka i finish. I przeszliśmy całego... Całe sąsiady z piekła jodem w godzinkę i 20 sekund i 20 minut. Bang. 88%. 99%. Znośnie, znośnie. Do czego pamiętam, zaliczenie słowa 94, w sensie to takie super zaliczenie. No ale... A się w sumie nie? Nie, dobra. Ukończyliśmy sąsiadów z piekła lodem. Cały śniegi w godzinkę i 20 minut. Nice, dobry czas. Dobry czas jak dla mnie. Przekształcenie... Gdzie tu jest? To pasuje się... Jest przekształcenie, dobra.
Jeden. A, YouTube nawet niepotrzebny jest. Chciałem na MGS-a wejść. MGSL. Ale kurde, to jest coś nowego, coś czego jeszcze, coś co naprawdę się rzadko zdarza. Ukończyć dwie gry z MGSL-a w jeden dzień. Co prawda jedna była strasznie krótka, czyli sąsiedzi, ale daliśmy radę. Skończone. Są ci z Pierkoludem 8,5 na 10. To jest naprawdę świetny tytuł. Mogłem dać dobrze, no nawet się dobrze starzał, ale jest strasznie krótki. I kiedyś wydawał mi się o wiele trudniejszy. A czy oczywiście, żeby wymaksować poziom, to trzeba troszkę bardziej się nakombinować. Ale dobra. Ukończyliśmy dzisiaj dwie gry na MGSL-u, Assassin's Creed Chronicles Shine, na którym jest to dobry gra, jest to dobra gra, ale ma dwie wady. Jedną jest fabuła, która jest może nie tyle słaba, co po prostu nierozwinięta. Bo to jakbyśmy, nie wiem, no, mieli 3-godzinny film, albo inaczej, mamy sobie, pamiętacie serial Wiedźmin, ten beznadziejny? To tak jakby był serial Wiedźmin i film. I właśnie China to jest taki jakby film na podstawie tego serialu, czyli wyciągnę fragmenty z jakiejś większej fabuły. Tym jest, dlatego jednym problemem jest, więc to jest jeden z problemów China, a drugi to jest sterowanie. I to jest największy problem Assassin's Creed China. To jest największy problem. To sterowanie zepsuło całkowicie grę. Ale mimo wszystko to nie było, jakby te dwa problemy jakoś zażegnać byłby naprawdę całkiem przyzwoity tytuł. Także no, nie pozostało mi nic innego jak dać 6, czajnie. Z kolei sąsiedzi z Pierkoludem, gra króciutka, ale nie zastarzała się pomimo tego, nie zastarzała się jakoś specjalnie bardzo. Jestem zadowolony z tego, miło było wrócić. Godzinka 20, przeszliśmy 8,5, zasłużone 8,5. No. Raczej już dzisiaj nie, właściwie teraz powinniśmy już skończyć sumyczkę, bo mnie raz łeb boli. Jestem zmęczony i naprawdę nie jestem w humorze. Nie jestem w humorze po tym, jak musiałem pieska kopać. Biedny piesek. To był dobry piesek. 10 lat go znałem. Ale co zrobić, co zamienić. Wszyscy się kiedyś starzeją, wszyscy kiedyś umierają. No i dobra. Już jutro... O Jezus. Już jutro zaczniemy Titanfalla 2. Jutro zaczniemy Titanfalla 2. A na dzisiaj kończymy. Na dzisiaj skończymy. W sumie jeszcze pokuszę się na... tutaj Titanfalla 2. Tyk, stop. Okej, okay, Titanfall zaczniemy już jutro. Już jutro grać, a na dzisiaj koniec. Naprawdę dzisiaj koniec, bo ja naprawdę nie mam humoru. Po prostu pójdę sobie coś zjeść i chyba pójdę spać. Bo tam pisaliście? Bo są alety na suby? Powinny być. Są. A że jakoś tam randomowo mieliśmy ustawione, a jak nie ma, to trend ustawi. Bo z tego co widziałem na TPS. Ale no, najwyżej toren to ogarnie. Bo toren to jest ten pracowity, toren jest ten mądry, który wie co robi. Ja jestem ten, który się wydurnia i robi z siebie debila. Sobie są od całej godziny. Miło. To już jutro się da. Nagiw może dać, jak Wolfsgang w granie, jak w Fedorze macha. Ja pytam o dźwięk. Na krew śmierci jest. Aha, mówisz... To nie jest Q&A, to jest specjal. Q&A będzie może w przyszłości. Ale wiedzę, że oglądałeś, że widziałeś ten materiał, więc szanuję. Dostajesz ode mnie oficjalne gratulacje i podziękowania na Steamie, że chciał ci się, dzięki. To musi być dźwięk z pilącie, z mafii, jak Wolfgang siada. O kurde. Nach, ma być Wolfgang w Fedorze. Ale w sumie fajne byłoby takie, na Fedorka. Ten garniak i Fedorka na sub alert. To jest dobre, Demciokę, to jest dobre. Teraz tylko przekonać Torienta, żeby to zrobił. A to będzie ciężkie.
Trzeba będzie go poprosić. To wiem, prosimy. Jest zrób wołgową Fedorkę na subalert. To będzie taki szacun wielki dla ludzi. Mnie się dobrze woje. Dzięki, Jarek, ty, dzięki. Tu już się subka da. Trzymaj się, odwijaj częściej kanał Retro. Jest to, może będę częściej, może, kto wie. Ale my większość czasu jesteśmy, no niby jesteśmy większość czasu na Retro, ale... Ale nie zawsze ustawiamy gry, znaczy gry, które gramy, nie zawsze ustawiamy na gry Retro. W ogóle zadałem pytanie, proszę odpowiedzieć. Jakie pytanie? Ja widziałem ile gry dam, wiem. No mówię, wszystko co ja wymyślam jest dobre. A przecież nie używamy gifów od dobrego miesiąca. Oj tam! Oj tam, musi być gif. A przecież pokazywało mi niedawno, przecież na bicach pokazuje. Aha, czekaj, faktycznie ty... Pamiętam! Czekaj, demo. Pamiętam. Zadawałeś pytanko, aż zobaczę jakie to jest. Nie, to nie jest to. To paryskie katakumby, które każdy kocha i... kocha. Jest bardzo poważne i poważne. Gdzieś to widziałem. O kurde, 33 lajki, sporo. O, jest zamotek. 30 astronauta szczepiąc bułkę, zobaczy melona, to zająć pota skrzynia budyń, bo ja myślę, że raczej majeranek. To jest bardzo dobre pytanie, to jest Demciu bardzo dobre pytanie, na które odpowiem już w najbliższym Q&A. Ja, osobiście. Już wkrótce, kiedyś, nie wiem. Ale jestem pewnie zaskoczony, ile osób zadawało pytania. Bo w sumie była jedna osoba, która nadzwyczaj dużo zadała. Ale no okej, okej. Jest super. Nawet byłem przekonany, że ten materiał będzie jakoś super nielubiany, że będzie więcej negatywnych niż pozytywnych, w sensie na odwrót. Ale czasami dobrze jest pozytywnie się zaskoczyć. Ale dobra, a ktoś jeszcze nie oglądał, to polecam obejrzeć. To jest bardzo dobry film. Aż podeślę link na czat. To jest sama reklama. Więcej możecie zobaczyć już wkrótce. A w sumie, czekajcie, zrobię jedną rzecz. Okej. Na sam koniec, na samo pożegnanie, puszczę filmik, który jeszcze miał premierę, a będzie miał wkrótce premierę. Ciekawe, czy zrozumiecie, o co w nim chodzi. Prawdę mówiąc, na pewno nie. Więc zobaczcie, bo to jest naprawdę takie nuty tego. A lot of it's 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 a lot of it's